Szanowni Państwo, w swoim programie wyborczym jako jedno z priorytetowych działań zapowiedziałem budowę mostu łączącego brzegi Sanu. Dziś chcę Państwu przekazać wiadomość o realizacji tego strategicznego dla rozwoju miasta zadania. Prezes Rady Ministrów potwierdził swoim podpisem listę mostów w ramach rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej. Na tej liście jest miasto Sanok. Wartość inwestycji to 65 milionów złotych. O tę inwestycję miejski samorząd zabiegał od ponad roku. Została stworzona koncepcja, potem naniesiono konieczne korekty przy współpracy z ministerstwem i projektantami, wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie, wyznaczając ostatecznie jej lokalizację. Dziś wiemy, że przeprawa mostu Łukowego zostanie zlokalizowana na przedłużeniu ulicy Sobieskiego do ulicy Gajowej ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 886, czyli ulicą Królowej Bony. Na łuku drogi wojewódzkiej zostanie utworzone rondo turbinowe, z którego przeprawą mostową będziemy mogli przejechać na drugą stronę do ulicy Gajowej i Rybickiego. Docelowo te drogi również zostaną zmodernizowane. Budowa mostu to ważny krok do rozwoju północnej części miasta. To nie tylko korzyści przeprawy na drugą stronę Sanu i dostęp do terenów rekreacyjnych, ale również poprawa dostępności do dwóch muzeów, a tym samym znaczące wsparcie rozwoju turystyki. Obecny most na Białą Górę, będący w zarządzie powiatu sanockiego, nie spełnia praktycznie żadnych standardów i wymaga gruntownego remontu. Nowy most o 120-metrowej długości będzie zawierał dwukierunkową jezdnię, a także ścieżkę pieszo-rowerową po obu stronach jezdni. Dziś przed naszym samorządem stoi wielkie wyzwanie. Na realizację tej inwestycji musimy zabezpieczyć wkład własny. Rząd zadeklarował wsparcie w wysokości 80% dofinansowania, to jest 52 milionów złotych. Z tego miejsca chcę podziękować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak, ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafałowi Weberowi. A szczególne słowa wdzięczności kieruję w stronę posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, który mocno wspiera rozwój Podkarpacia i docenia potencjał rozwoju Sanoka. Czeka nas ciężka praca, ale stoimy przed ogromną szansą. Wierzę, że ją wykorzystamy.